Śmierdzą komuś stopy. Kurwa mi. Nałóż buty, nałóż klapki. Nałóż. Dalej będą coś śmierdzić. Nie, nie będą. Jezu, weź. Ja. Dobra, witam was na najbardziej chorym kanale w Polsce. Hej, myślałem, że ja tak pachnę. A to Weronika. Tak pacham, pachnę, mówię, co jest? Tak, nie, że właśnie tak mówię, czemu idę z ratek, gdzie mnie pachnie? Dzisiaj, słuchajcie, dowiemy się... Głośniej, Karol! No nie dam rady głośniej, mi gardło boli. No wiem, żartuję. Kilkanaście tak faktów o nas, więc zobaczymy, słuchajcie, czy je znacie. Piszcie oczywiście w komentarzach. Ale subskrybujcie kanał na pewno, klikajcie w czerwonym przycisk do subskrypcji, będziecie wtedy na bieżąco. I zostawiajcie łapę w górę, będzie więcej odcineczków w całej ekipie, bo dzisiaj jesteśmy w ogóle wszyscy razem. To się zadomownicy, no. Rzadkość to zdarza, co? Kanapa. Rzadkość to zdarza. Kanapa. Dobra, nieważne. Losujemy. Przed nami są fakty, każdy z nas dał tam swoje trzy. Osoba, która przeczyta, mówi, kogo jego zdaniem to jest fakt, tak? Na tym to polega. Jeżeli wylosujemy swój, no to wiadomo, że oddajemy. No albo mówi, że... Albo zgadujesz, że swój masz punkt, nie? Albo... Gorzej, jak się pomylisz. Albo bo ktoś napisał taki sam jak ty. No dokładnie, to jest twoje, a ty nie. A mistrz mówi, ej, to mój. Użyłeś innego słowa, iż, a nie że. Nie mamy. Ale kłopot, że to nie my zapisaliśmy, ja stawiam, tylko Petrullo jeszcze. Dobra, ja my o tych nie wiedzieliśmy, tylko Petrullo pisał te wszystkie rzeczy, więc nikt z nas nie wie, co tam jest napisane. Nie zaczyna się od tamtej strony. Właśnie, panie przodem. No, czy... Serio? Serio? Wiedziałem! Wiedziałem! Ale się zastanowiłem, czy na pewno. Karolcie, nie ma energii, więc subskrybujcie kanał. Tutaj na moim palcu macie właśnie guzik do subskrypcji, także zróbcie to. Mówiłem. Nie mówię. Nie mówię. Nie mówię. Mówiłeś? Ja też nie wyłapałem, tak. Ja też nie wyłapałem, tak się go mówi. Mówił. Ale o łapkach. Ej, nikt nie wyłapał! Ale o łapkach nie mówił, dawajcie łapki w górę. Mówiłem właśnie. Dobra, ale może widzowie też nie wyłapali, więc... Boże! A nie, chyba nie mówię, no. O subach też nie. Dobra, uwaga, mam. Tu jest napisane tak. Przegrałem łam kiedyś równowartość 4000 zł 30 minut z pomocą gier hazardowych. Co? I to nie jest wujek Łukasz? Co? 4000 zł? 30 minut? Kto? Gier hazardowych? Wiem, kto to. Ktoś to kiedyś ja opuszczał? Też... Ja wiem, kto to jest chyba. Ja też wiem, kto to jest. Kto to jest? Na ja wiem, kto to może być. Ha! Wiecie, kto to jest? No, no Łuki musi wiedzieć. Ja wiem, że nie ja. Uwaga. Ja wiem, że nie i że nie Karol. Ja mam pewną teorię. Albo Krzyku, albo... Ja mam pewną teorię. Tak, tak. Też stawiam tak. Krzyku! Ja chciałem, że Krzyku mimo wszystko, no. Kurczę, nie chcę podpowiadać. Ale ja wiem, marka. Ja też wiem. Patrz. Nie, mikser przegrał jakiś pewnie ten. Patrz. CS-a albo coś. Nie, mikser, ja też stawiam na miksera. Ale mikser by więcej przegrał niż 4 koła. No, nie, mógłbyś się. Powiedziałeś moją teorię, bo wiesz, tak? No CS w sumie też się chyba liczy. Tak, liczy się no, CS? No jest gra hazardowa, bo to jest zasuwanie za pieniądze. No to mikser, no. Dobrze. Aaaa! A jeszcze Krzyka brałem pod uwagę, bo taki był. Skiny, żeś przegrał, to znaczy no, Crimson Web Bayonet M9. O, dobra, ale ja też swoje przegrałem na ruletkach w sumie, no. Wy gimnazjum. Ha, wy gimnazjum. I patrzcie teraz, coś wam powiem. Ja nie byłem w gimnazjum. Wy gimnazjum, uciekłam z domu, ale. Kurwa, wróciłem. Piszę po polsku. Ale wróciłem. Ale wróciłem. Wróciłam. W gimnazjum uciekłem z domu, ale wróciłem tej samej nocy i przyznałem się do tego rodzicom dopiero jakiś rok później. Dla mnie brzmi to jak Mikołaj Magdziak. Dla mnie jak Marta. Dla mnie jak Marta! Dla mnie Marta! Takie salone! Takie... Uciekłam z gimnazjum! Tak mam buntowniczką w gimnazjum. Nie przesadzasz! To ja! Ale, takie ale pas, no, powiedziała właśnie. Rok później, nie? No, no. Ciekawe, czego się dowiemy za rok. Misa. Dobra, lecimy. Teraz jest... Czemu swoją rozumiem, no? O kurczybyk! Ja! To jest Karola historia, na pewno! Dobra, uwaga, zaraz przed wyjazdem na wycieczkę przypomniałam sobie, że nie mam żadnych słodkości i na drogę z taką... Stuwerak słodkości. Z taką szybkością pędziłem do sklepu że wywaliłam się na beton i zleciałam z górki. Do tej pory mam bliznę na brzuchu. Na brzuchu? Co? No, pokazała na brzuchu? Dobra, rozbierać się, nie? Bo mi się nie chce. Kto ma bliznę na brzuchu? 5 zł. Ja mam. Kto ma bliznę na brzuchu? Ja mam. Bliznę ma. Bliznę. Ja też mam. Ja też mam. Wujaszek ma, ale... Ja też mam bliznę na brzuchu. No. Ja też, ja nie, nie mam. Mi to pasuje do wgania, ja mam krzyka, nie? Nie, mi do Weri. Nie, ja mówię, że Weronika. No to ja i to mam najlepszy co?
jeszcze po drugiej stronie, bo jak pędziłam znów, tylko że ja nie po słodkości, tylko oczywiście zawsze się spóźniałam, to drugi raz się wywaliłam. I to tak najlepsze jest to... Nie mogłeś na brzuch, co zrobiłam? Serio, bo ja tak zleciałam, była taka górka, cementowa i ja tak pędziłam i tak zleciałam, tak do niej... No. Ja już wiem, co to jest. A to przeczytaj nam. W wieku 3 lat ukradłem, nie zmieniłeś tutaj Peter na ułam, dmuchanego psa 3 razy większego ode mnie. Na imprezie masowej, to musisz być ty, Michael. W wieku 3 lat? No. To niestety nie jestem ja. To ja. Opowiadał mi tą historię kiedyś, ja stałem. Ale zmieniłem z tym. Dobre! Ale na jakiej imprezie masowej? Na imprezie masowej Dni Czarnkowa. Impreza masowa. To dobre. Było 7 osób. Jak chcecie, możemy pojechać kiedyś. Nie no, było, 5 już teraz, ale były. Jak miałem albo miałam 3 latka, to podczas zabawy tak mocno rozciąłem albo łam głowę, że skończyło się to w szpitalu. W sumie ja mam taką historię, ale nie miałem 3 latek, ale dobra, mam jakby powiedzieć, ja co to jest, tak? Ktoś rozciął głowę. Trom ma na pewno jakieś blizny na głowie, do miksera to nie pasuje. I tu ma jeszcze w wieku 3 latek, ale Trom chodzi w kasku w sumie. Może dlatego, że w kasku. Bo trąba to jest kaskady! To jest to, dobra, daję trąbę. Nie, nie mam żadnej blizny na głowie. Ja daję, że krzyku. Nie mam żadnej blizny na głowie. Kto to jest? Łuki! No, miałem 3 latka i uderzyłem się, kręciliśmy się w kółko razem z rodzeństwem i z kuzynami i w pewnym momencie się puściłem i takim impetem przewaliłem w kant, jakiś drewien i mam tutaj początek z tej strony, mam początek blizny, nie wiem, czy masz. No, staj. I jeszcze całą głowę. No, ja nie patrzę. A pamiętaj, 3 lata, to były lata, to był 1988, sobie wyobraźcie, jak musiała moja mama się dostać do szpitala. To nas jeszcze nie było na świecie. No, a ja już byłem w szpitalu z bardzo głową. Uprawiałem sport związany z jazdą. Uprawiałem sport, sorry. Uprawiałem sport związany z jazdą na czymś, na przykład rower. Później sport związany z piłką, na przykład piłka nożna. Co to za fakt? Kto to taki fakt? Co? Jaki fakt w ogóle? Ja też kiedyś jeździłem na rowerze, grałem w piłkę. Ja wiem, kto to był. Brzmi jak Krzychu, bo Krzychu mógł tak to zapisać. Nie wiem, jak kiedyś na rowerze, a potem grałem w piłkę. Ja daję Krzychu albo Michael. Ja daję Krzychu albo Michael. Próbuję teraz wam rozszyfrować. Spróbuję wam z oczu rozszyfrować. Krzychu! Widziałeś ten wzrok? Krzychu, cię poderwam! Krzychu, na pewno Krzychu, nie? Krzychu, co to znaczy, że uprawiałeś sport związany z jazdą na czymś, na przykład rower, później sport związany z piłką, na przykład piłka nożna? No ja myślę, że gdzieś do rowerza pójdziesz. Krzychu, miał historię opowiedzieć, ale bez na przykład. I wtedy, wiesz, musisz skojarzyć, czy na przykład, nie wiem, jeździłem na deskorolce, bo jeździłem. Nie! A Krzychu jeździ na deskorolce, Krzychu mi triki. Krzychu jest poczciwy i nie chciał, żeby ktoś nie zgadł. Najdziwniejszy sposób, w jaki poznałem dziewczynę, to... Co? Okej. Odryw na zgubiony telefon. Ona dała mi zadzwonić ze swojego i zadzwoniłam do siebie. Na pewno! Nie! Mój gór! To jest mój gór! To jest on! To ty! Misty! To ja! To nie jest on! Ale się nie... Ja też bym chciała powiedzieć, że Karol się tak zaczęłaś śmiać. A czemu się nie ja? W drugiej gimnazjum! Jak byłam dzieckiem, to więcej mówiłam po niemiecku niż po polsku. Kto mógł mówić więcej po niemiecku niż po polsku? Michael. Sprecha. Nie, to jest banalne. To jest banalne, że ja. I... Ja obstawił Weronikę. No, to ja. Dawaj, Łuki. Miałam kiedyś węża. To na pewno Krzychu. Krzychu, ja się tak! Krzychu ciągle ma węża. Jaki fakcik, bo ja mam węża, a jest fakt, miałam, nie? Dobre. Kurde, nie wiem. Kurde, ja wiem, kto miał. Ja myślę, że... Ja wiem, kto miał. Ja też wiem. Albo, ja obstawiam tak, albo Karola, bo on miał wszystkie płazy, jakieś gady. Albo miksera dla jaj. Ale Karol. No. Za dużo podpowiedzieliście, przecież to było oczywiste, że jak ty powiedziałeś, że wiesz i ty powiedziałeś, że wiesz, to wiadomo, że ja, bo wy... Ale nie, od początku ja wiedziałam, jak za nim powiedziała, że... No to dobrze, masz punkt, masz punkt. Dzisiaj jak dobrze was znam? Przeczytać ci? Dobra, przeczytaj. Bo ja nie wiem, nie umiem się z tego czytać pisma. Kiedyś przyniosłem i siedziałem na lekcjach w moim piórniku. A Piotrek, co to jest napisane? Kiedyś przyniosłem. Ja zapomniałem. Nie ma drugiej części. Nie dopisuję tego słowa. Co?
sam siebie przyniosłem. Gorzej, jak jest Majka. Jednego są łatwiej, nie, to twoje. Nie jest my. Kiedyś przyniosłem chomika i siedział ze mną na lekcjach w moim piórku. O nie! Czesne z oczy! Kto to? To jest oczywiste! To jest już nie chomik! Na 100% to! Ale w ogóle jaki świetny pomysł, nie? Ale nie, serio, my z koleżanką hodowaliśmy chomiki, jednak nie się umówiłyśmy. Ej, dawaj! Dawaj, przyniesiemy chomika do szkoły. A nie, ja teraz. I serio, no przedmiotem wychodziłyśmy i jeszcze nie w kieszeni kurtki, a na lekcjach siedział w piórniku i ten piórnik, pamiętam, że siedział na religii i ten piórnik tak zaczął tak Ale świetny pomysł, no. Byłem kiedyś, znaczy ja znałem już odpowiedź na to pytanie, znaczy boszę na ten fakt. Byłem koordynatorem zespołu w mojej pracy. To jest ten gość. Nie. Ale to jest fakt o nim! To jest fakt o nim! No bo byłem, ale to nie ja. Ja też miałem rozciętą głowę. To nie ja napisałem, ale tak. Byłem koordynatorem, ale no niestety. A tu Krzysiu napisał, nie ma punkcika. O nie, a ja, bo ja nie wiem, że Krzysiu... Wyrzuć. Kiedyś na ważnej imprezie, na której była cała rodzina, zwymiotowałem na stół. Każdy chyba. Nie. Ja nie. Jak to nie? Dobra, nie, to nie każdy. Nie, no ja tak zrobił. Ja nie tak nie zrobię. Ja wiem, kto to zrobił, bo ja kiedyś to słyszałem. Ja stałem na Majka strasznie, stałem na Majka. Ja wiem, kto to zrobił. Stałem na miksera. Tak. Co? Serio? Tak, i to była twoja rodzina. Co, zjadłeś ten? Wypijesz jakiś koktajl niedobry? Nie, no. Ma to wczoraj? Zjadłem za dużo buraczków. Jadłem. Pomieszałeś tam. Nienawidziłam. Nienarodziłam? Zapachu dymu. Dymu? Nienawidziłam. Nienawidziłem zapachu dymu. Moja karta. Jezus, ale ty brzydko piszesz. No, tragicznie. Nie, no właśnie, nie, no ładnie. Ładnie, ładnie, ale nie do końca czytelnie, ale ładnie. No, okej. Okay. Nienawidziłem zapachu dymu papierosów, ale większość moich znajomych paliło. Ja, żeby dotrzymać im towarzystwa, kupowałem w kiosku gumy do rzucia w kształcie fajek. Trzymałem je w ustach. Kto miał taki pomysł? W momencie, w którym oni palili. Ja wiem, co to jest, już nie wiem. Jestem pewien, co to jest. Ja jestem pewien, co to jest. To jest śmieszne. Wykluczyć można szybko. Czekajcie, kto nie pali? Łuki. Ale kiedyś każdy z nas nie palił. Nie wiadomo, kiedy to jest ta historia. Ale ja się strzemy. Łuki albo Krzychu. Ale czekaj, Łuki już był na dwóch. To szansa, że to Łuki to mała, to Krzychu. Nie, ja do Marta. To ja. Nienawidziłam zapachu papierosów i zawsze większość moich znajomych w gimnazjum i liceum paliło papierosy, a ja nienawidziłam tego dymu i były zawsze w kiosku takie gumy i żeby po prostu nie było mi smutno, to sobie trzymałam tę gumę w ustach. Twoje ulubione zwierzę to tukan. Krzychu, to nie, to Michael. Krzycha. Nie, to ja. Nie wiedziałem. Ale serio? Kocham tukany. Kocham tukany. Ja uwielbiam memy na przykład, ja memy. No, to pingwiny. Pingwin jest moim ulubionym streamerem, bo miał kiedyś takiego tukana na tapecie, tylko dlatego go oglądałem. Jak włączał gierkę, to go przełączałem. Mam astmę. Kto ma tutaj astmę? Kto często kaszle? Kto się dusi? Kto ma niewydolność podczas wysiłku? Ty. Ja powiedziałem ty! Ty! A może ty! Ty! Może on! Tromba! O! Tromba! Ja! Ty! Ha. Co? No jasne, że tak. Ty, kto chodzisz na treningi? Ja ostatni atak astmy miałem w trzeciej podstawówce, jak grałem w piłkę i strasznie dużo biegłem podczas meczu i prawie się udusiłem i od tamtego momentu nie miałem nic, potem chodziłem na jakieś inhalacje, wyleczyłem ją, bo ją się da wyleczyć do takiego stopnia, że jeżeli prawie w ogóle nie ma. Tak. Mam tutaj pewien fakt. Pewien fakcik. Szybki fakty. Szybki fakcik. Kiedyś fałszywie oskarżono mnie o pobicie dziewczyny i miałem lub miałam z tego tytułu przypał u rodziców. U rodziców? Ciągle na policji. Tych dwóch dżentelmenów. Patrzymy, nigdy kobiety nie udało. Jak od razu? Ale to dwóch dżentelmenów. Ale bądź. Dobra, od razu jak ja tak znowu krzyję. Dobra, nie. Tromba? Ja. Marta! Tak! No właśnie, ja bym postawił od razu na dziewczynę. Na Martę. Ja bym albo Weronika obstawił. Na Martę. Ja, była taka historia, że taki mój daleki jakiś wuja. Wuja? Tak. Wuja Łuki może. Poszedł do moich rodziców i powiedział, że pobiłam przed jego domem dziewczynę i nigdy taka sytuacja nie miała miejsca i mój tata zrobił mi taką aferę o to, a ja płakałam, bo nie wiedziałam w ogóle, o co chodzi. Dla ciebie to była zwykła sprzeczka, a nie żeby... Nie, nie było nigdy takiej sytuacji.
nie właśnie, wiem. Właśnie, właśnie. Miałaś tyle takich sytuacji, że to już nawet nie pamiętasz. No. Ukradłam kiedyś kaktusa z ogrodu. Kaktusa? Kto takiego zrobił? Ja wiem, kto to. Kurde, ty uwielbiasz kaktusy. Ja też mam kaktusy. Ja mam kaktusy. Daję na Majka, bo uwielbia kaktusy. Tak. No i nie te z podstawówki. Bo ty nie z podstawówki, tylko z gimnazjum. Ze szkoły obkraliśmy kaktusa i podjechaliśmy taszkami. A kaktus był dokładnie taki. A potem musieliście go oddać, co nie? Tak. Pamiętam to. Kurde, wiecie, jak chłopca kaktusa. Jak kupowaliśmy kaktusy. A ja też mam kaktusy w pokoju. Uwielbiam, gdy ktoś masuje mi głowę. To jest fakt? A ja wiem, kto to jest. Mikser cały czas masuje głowę. Ja bym chciał urazić kamerę. Vera. To nie ja. To ja! Vera nie lubi bok. Dlatego mam coś, że będę miał łupież. Tłuste włosy będę miała. Tłuste włosy. Ja lubię, jak tak, ale tak delikatnie. Wyrzuciłam kiedyś w nocy akwarium z drugiego piętra. Dlaczego? Brzmi jak Mike! Nie, od razu nie! Czemu? A ja się uśmiecham. Co? Nie pamiętam, fajnie, że wyrzuciłam akwarium. Czemu wyrzuciłam z drugiego piętra? I dlaczego w nocy? I czemu z kaktusem? Nie, bo chciałem zobaczyć efekt. No właśnie! Ale go chciałem! Pytaj się, go czemu wyrzuciłeś? Takie akwarium, takie. O 12 zrobiłem wszystkim po prostu. Efekt wyrzucenia akwarium z drugiego piętra. Nie, nie miałem rybek, bo wszystkie, bo musiałem się rybek pozbyć. Bo wszystkie, bo musiałem się rybek pozbyć. No dobra. W wieku 14-15 lat moi koledzy, koleżanki zaprosili mnie na wodę. Na miejscu okazało się, że piją alkohol. Ja nie będąc tego zwolenniczką, wylewałam zawartość puszki tak, żeby nie widzieli. Krzyku, nie możliwe. Ja wiem kto to! Krzyku, wylewający piwko. Ale wiesz, to miał 15 lat wtedy, to może poczciwość była jeszcze większa. To Karol. Wiesz na mnie? No to ja. Tak. Ja słyszałem tą historię. Tak, pamiętam, opowiadał kiedyś, no. Na spółkę. Jak nikt nie patrzył, to było. Byłem kiedyś uzależniony od grania na kompie. Ej, ja też byłem. Ja też byłem! Ej, wszyscy byli! No to jest fakt, wszyscy! No to masz. Nie, ale czemu? No to będzie ciężkie, czekaj. A ja wiem, co to chyba. Mógł napisać, nie? No. Ja wiem, kto mógł to napisać. Ej, to mógł mi napisać, bo na szybko wymyślił. Ja na pewno nie, bo ja dalej jestem. Ja to Marta. Nie. Krzychu jak dla mnie. Krzychu. Krzychu. Ja bym powiedziała, że mam Marta. Całymi dniami grałem w kompie. Tutaj mogłeś to rozszyfrować tak, że spojrzeć po prostu, kto dalej jest uzależniony od komputera, jakbyś miał, wiesz, mniejszy grę. Tutaj z nas to mi się wydaje, że tylko Vera i Mike pewnie nie byli uzależnieni od kompa. No, Mike jest. Ja jestem czasami, no. Co jest na stojąco. To jest dosyć smutny fakt. Tak troszkę. O, Alvin. Hello. Siema. 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 Hello. Tylko raz biłem się w szkole. I przegrałem. Byłem z mojej kółka. No nie, Łukasz ma trzy fakty. Ja w życiu bym nie przegrał. A nie, nie miałem. Krzychu. Nie, to ja. To ty? Ale to odpowiada mikser. I... on jeszcze nie powiedział. Jeszcze nie powiedziałem. Powiedziałeś Łukasz. Nie, to ja powiedziałem. To droba. Powiedziałeś Łukasz. Nie, powiedziałeś Łukasz. Nie, Marta, teraz ty. Nagrany. Ja i dlatego trąba teraz zapisał się na sztuki walki, żeby wiedzieć. Nie, udowodnić. To jest ciekawostka. Tylko raz przegrałem. Ciekawostka. Być trąba. Ciekawostka. Czemu napisałem tam w szkole specjalnie? Bo poza szkołą były inne soloweczki. Którego z tym przegrałem. Dlatego za garażami. Chciałam nagrywać kiedyś covery na YouTube. Ej! Covery. Sama nazwa ci mówi. Na YouTube czy znaczy? Na YouTube. Nie gadaj, że nie wiesz. Coveras. Ej, Marta. Kowera! Nie wiem, kto by tu mógł być. Kowera! Nie, nie, dzisiaj o tym gadaliśmy. To nie, na pewno nie. Ja bym dał Krzycha. Ja bym dał siebie na twoim miejscu. Ja bym dała trąbę albo Werę. Albo Werę. To nie, dam trąbę. To ty! Jak mi jest 15 lat, to byłem wtedy emo i słuchałem metalu i podobały mi się te piosenki, czysty wokal i próbowałem sobie śpiewać w domu. Zaśpiewaj! I mama mi powiedziała parę razy, że nie śpiewa tak brzydko. Ale to ma ładnie śpiewa. Zawsze mi shape on views śpiewa mamcie. No to jest shape on. Co mama ci powiedziała, że dobrze śpiewasz? No. A nosiłeś kask już wtedy? Przy
przyłapałem bądź przyłapałam znajomych podczas igraszek. Igraszek! Rymuje się z wujaszek! Ale wujaszek najstarszy jest, to wiesz, najwięcej szans w życiu. No właśnie, ma najwięcej szans. Ja wujaszek. Ale to wujaszek. Ale się to nie zdarzyło. Nie, wujaszek. Popatrz na niego, popatrz na niego. Przejdź to dobrze. To był mini Mike. Tak, to byłem ja. Serio, kogoś przyłapałeś? Tak, lubisz podglądać ludzi? To stało się całkowicie przypadkiem. No takie rzeczy zwykle stają się przypadkiem. Może chciał specjalnie, no. Nie celowałem w to. Dobrze, moi drodzy, dziękujemy za odcinek. Zostawiajcie oczywiście łapę w górę, jak chcecie więcej takich filmów. Też boli gardło. Wspólnie wszyscy razem w ekipce. Na kanapie zostawiajcie łapy i będziemy to robili 80 tysięcy i razem dłużej. Astma! Do subskrypcji, będzie wtedy na bieżąco. No i widzimy się już jutro. Trzymajcie się, do jutra, siemaneczko. Elo! Cześć! Hejo.